22 września obchodzimy wspomnienie liturgiczne błogosławionej Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy. Maria Jabłońska urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi Pizuny koło Lubaczowa. Była jednym z czworga dzieci niezamożnych rolników Grzegorza i Marii. Do szkoły nie chodziła, pisać i czytać nauczył ją domowy nauczyciel. W wieku 18 lat, po spotkaniu brata Alberta Chmielowskiego, wstąpiła do Albertynek. Została główną kucharką w miejskim domu Kalek. W jej zapiskach można przeczytać: dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególnie Jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich. 24-letnią siostrę Marię, która w zakonie przybrała imię Bernardyna, brat Albert mianował przełożoną generalną Albertynek. W testamencie napisała: czyńcie dobrze wszystkim. Jakby uzupełniając słowa Adama Chmielowskiego, trzeba być dobrym jak chleb. Siłę siostra Bernardyna odnajdywała w Eucharystii. W dzień zajęta sprawami zgromadzenia i ubogich nie miała czasu na dłuższą modlitwę, więc wynagradzała Panu Bogu trwając nocą godzinami przed Najświętszym Sakramentem. To umiłowanie Jezusa w Eucharystii przekazała swoim siostrom, zachęcając je do częstej adoracji. Zmarła 23 września 1940 roku. Beatyfikacji Bernardyny Jabłońskiej dokonał 6 czerwca 1997 roku święty Jan Paweł II podczas mszy świętej odprawianej pod Krokwią w Zakopanem. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny Dziewicy obfitowało w dobre uczynki. Pozwól przez jej wstawiennictwo, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wśród braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.